Piłkarze Broni rozegrają w środę ostatni sparing. Radomianie zmierzą się na własnym terenie z Awią Świdnik. Rywal to, podobnie jak Broń, zespół trzecioligowy. Występuje w grupie lubelsko-podkarpackiej. Spotkanie Broń Awia odbędzie się na głównej płycie stadionu. Początek meczu o godzinie 18. Kamil Łączyński wystąpił we wszystkich trzech meczach reprezentacji Polski podczas turnieju w Toruniu. Polacy wygrali zawody z kompletem zwycięstw. Nasza reprezentacja pokonała Portugalię 87-65, Szwecję po dogrywce 82-80 i na zakończenie mistrza Azji Iran 83-70. Radomskie Łuczniczki bez medalu podczas młodzieżowych mistrzostw Polski. Zawody odbyły się w Prudniku. Do rywalizacji przystąpiły dwie radomianki, Anna Jędra z ŁKS oraz Joanna Gorczyca z Sokoła. Obie nasze łuczniczki słabo strzelały w eliminacjach. Emilia Jędra zajęła w nich 12 miejsce, Joanna Gorczyca była 18. Radomianki nie popisały się też w finałowych rundkach. Emilia Jędra odpadła w 1/16 finału i zajęła 25 miejsce w końcowej klasyfikacji. Joanna Gorczyca spisała się nieco lepiej. Zakończyła udział w zawodach na 1/8 finału. Wywalczyła 15 miejsce w mistrzostwach. Pięściarze Broni na obozie w Żywcu. Trener Adam Jabłoński zabrano zgrupowanie Michała Cieślaka, Bartłomieja Krasuskiego, Rafała Grabowskiego, Bartłomieja Derletę i Krystiana Kopytowskiego. Ten ostatni wrócił do boksu po dłuższej przerwie. Do Żywca wybrał się też Andrzej Dmitrów z grupą zawodowców. Pięściarze będą się tam przygotowywać do wrześniowej gali w Radomiu. Przy okazji poćwiczą amatorzy, których czekają zawody Grand Prix i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Zakończyły się zmagania o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej plażowej. Jedna z rund odbyła się w Radomiu, ale radomskie zespoły nie liczyły się w walce o miejsca w czołówce. W kategorii pań zwyciężył Piotr Kowianin Juko Piotrków Trybunalski. Natomiast złote medale w rywalizacji mężczyzn zdobyli zawodnicy drużyny Autoforum Petra Płock.